Przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może, ja prochni zmylny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów klękam z radością. Przed Twą możnością, z wojskiem aniołów, klękam z radością. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy, witam Was wszystkich serdecznie, którzy gromadzicie się na tej Eucharystii w sposób szczególnie duchowy, w tę uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znanego popularnie jako Boże Ciało. Gromadzimy się, aby dzisiaj dziękować Bogu za dar Eucharystii, że pozostał wśród nas w tym kawałku chleba. Chcę, abyśmy poprzez tę dzisiejszą uroczystość i uczestnictwo tej mszy świętej jeszcze raz wyznali wiarę w Jego realną, rzeczywistą obecność w Najświętszym Sakramencie. I On gromadzi nas, aby nas karmić, nawet w sposób duchowy, abyśmy nie ustali w tej naszej wędrówce wiary. Czasami może i trudnej, z wieloma wyzwaniami w tej codzienności, dlatego abyśmy mogli godnie Go poprosić o to, aby On na nowo zamieszkał w nas, w naszym życiu, to najpierw przepraszajmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania, prosząc Go o przebaczenie i miłosierdzie. Panie Jezu, Ty stałeś się człowiekiem, aby być bliżej nas, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty wydałeś swoje ciało na śmierć krzyżową, aby nas odkupić. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty dajesz nam swoje ciało jako pokarm nieśmiertelności. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm łaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym, się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel, stosownie do liczby 12 szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną ścielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi oskropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi i oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Kielich przymierza wzniosę w imię Pana. Kielich przymierza wzniosę w imię Pana. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Jam Twym sługą, sługętnem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie, uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozów i cielców, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego i osiągnął wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza,
Ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, spotka Was człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On skaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po śpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy, możemy powiedzieć, że my jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami, gdyż w naszej codzienności przemierzamy wiele dróg i tak jest w tym naszym normalnym, codziennym życiu. Każdego dnia zwyczajnie wypełniamy obowiązki, przeżywamy radości, wtedy śmiejemy się, przeżywamy trudności, które często są dla nas wyzwaniem w tej codzienności, które powodują czasami smutek, rozpacz, żal, płacz. Pracujemy, odpoczywamy, śpimy. To wszystko stanowi o całości naszego życia tego doczesnego. I tak to wszystko próbujemy sobie po ludzku układać, że znamy cel naszych codziennych wysiłków. Jednak jak zaczyna coś się dziać nie po naszej myśli, jak trudno wtedy znaleźć dobry kierunek w tym naszym pielgrzymowaniu. A dzieje się to szczególnie wtedy, kiedy zabraknie w tej codzienności Pana Boga. Wtedy stajemy się bezradni. Ogarnięci pesymizmem, zniechęceni, tak właśnie nie wiemy już sami, jak mamy żyć, aby odnaleźć sens tego wszystkiego, co przeżywamy. Nie wiemy, dokąd iść, gdyż w labiryncie tego, co nam proponuje życie, czy zdobyte nasze informacje, czy zasłyszane informacje, i doświadczając swojej tej codzienności, takich sytuacji, stajemy się podobni do bohatera opowiadania pod znamiennym tytułem Nowoczesny człowiek. Samotny wędrowiec zabłądził na pustyni. Czuł, że umrze z pragnienia, jeśli wkrótce nie nadejdzie pomoc, jeśli nie znajdzie wody.
Nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej ruczki, zobaczył przed sobą palmy i nawet słyszał szum wody. W tej samej chwili pomyślał, to tylko jakieś moje urojenia, wytwór mojej wyobraźni. W rzeczywistości nie ma oazy. Bez nadziei na ocalenie, w pół oszalały, upadł na piasek. Wkrótce potem znaleźli go dwaj Beduini martwego. Czy możesz coś takiego zrozumieć? Powiedział jeden do drugiego. Tak blisko wody i daktyle miał prawie w ustach. Jak to możliwe? Cóż chcesz? Odparł drugi nomada. On był nowoczesnym człowiekiem. Drodzy, nie będzie błędem powiedzenie, że to opowiadanie przedstawia często historię wielu z nas, współczesnych, historię naszego życia, historię człowieka początku XXI wieku, kiedy człowiek zachwycony rozumem, osiągnięciami techniki, technologii. Przecież my, podobnie jak ten bohater przytoczonej historii, gubimy gdzieś zasadniczą drogę naszego życia, najważniejszą prawdę, że życie to ziemskie, to nie tylko doczesność. Doczesność to czas przygotowania, drodzy, do wieczności, do życia z Bogiem w wieczności. I gubiąc tę prawdę z horyzontu naszej codzienności, stajemy się podobni do tego człowieka z opowiadania. A przecież Bóg stał się jednym z nas. W osobie Jezusa Chrystusa i pozostał pośród nas żywy i prawdziwy w Najświętszym Sakramencie. Dokonało się to po raz pierwszy podczas ostatniej wieczerzy, o czym przypomina nam dzisiejsza Ewangelia na tę uroczystość Bożego Ciała. Pozostał w tym kawałku chleba, czyli tym podstawowym pokarmie dla ciała ludzkiego, abyśmy taki jak chlebem karmili się Jego ciałem na co dzień, w naszej tej życiowej pielgrzymce, wędrówce. Jezus pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie. Pozostał, bo pokocha nas. Pokocha tak bardzo i chce nam pomóc. Pokażmy Mu wszystkie więc swoje braki, również te najbardziej może i wstydliwe, raniące. Nie bójmy się. On nie odwróci wzroku, nie cofnie się, nie oszuka. Nie stawiajmy granic Jego miłości, która jest miłosierna. Kiedyś do świętej Faustyny Jezus powiedział, że radość sprawiają Mu ci, którzy proszą Go o wiele, bo On chce dawać dużo. Chce dawać, ale nie może, bo ludzie proszą o zbyt mało. A jeśli mamy to do tego wątpliwości, czy Jezus chce być z nami, to przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w tę uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To, co działo się ostatni czwartek w Polsce, tam, gdzie uchodzona jest uroczystość w ten dzień. Co dzieje się w wielu parafiach tutaj i na Polonii, i w Stanach Zjednoczonych w tę niedzielę, kiedy Jezus w Najświętszym Sakramencie wychodzi na ulicę naszych parafii, naszych miast, wychodzi z murów Kościoła, aby być bliżej nas, aby nam się przyjrzeć. On chce nam przez to pokazać, że chce mieszkać nie tylko w Kościele, w tabernakulach, ale chce On mieszkać w naszych sercach. On chce być naszym codziennym pokarmem, On chce być w nas i dla nas. Chcę, abyśmy Go przyjmowali, abyśmy według Niego kształtowali nasze życie, abyśmy Go czcili w naszych sercach, naszymi uczynkami, abyśmy Go miłowali, miłując drugiego człowieka. Chcę po prostu być bliżej nas. Jezus Chrystus, Syn Boży, chce być naszym pokarmem, towarzyszem życia, naszym nauczycielem i mistrzem, wzorcem i punktem odniesienia, celem. Chce być Bogiem żywym i obecnym w naszym codziennym życiu, a nie bożkiem, jakimś idolem, którzy przemijają wraz modami. Drodzy,
znając cel naszej ziemskiej wędrówki, nie okażmy się tym nowoczesnym człowiekiem z tego opowiadania, któremu zabrakło wiary, że to naprawdę jest źródło wody, a naszym źródłem tej tryskającej wody dla naszego życia jest szczególnie Jezus w Komunii Świętej. Dlatego dzisiaj nam o tym Kościół przypomina. Jezus Chrystus wychodzi naprzeciw nas, ciągle szuka głodnych ludzi, aby ich nakarmić do syta, abyśmy nie zrezygnowali, nie poddali się jak ten człowiek z opowiadania, ale mając w zasięgu ten duchowy pokarm, posilajmy się nim na co dzień. Dzisiaj na nowo takie Twoje i moje życie chce wejść Jezus Chrystus, aby nadać naszemu życiu właściwy sens, właściwe wartości, właściwego zrozumienia. Zaprośmy Go szczerze i powtórzmy za świętym Tomaszem z Akwinu. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat, skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj wierze, Jezu, dzieci swe. Niech odpowiedzią na usłyszane Słowo Boże będzie nasze wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona niestworzony, swoistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Chrystus jest chlebem żywym, który dla nas zstąpił z nieba, aby dać nam zbawienie. Powierzmy Mu nasze pokorne prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby sprawowanie Eucharystii pogłębiało powszechny szacunek dla ciała i krwi Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Polskę i Polaków, aby nigdy nie wstydzili się wyznawanej wiary i coraz bardziej świadomie przeżywali swoją więź z Bogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za spowiedników, aby pełniąc posługę miłosierdzia, otwierali serca ludzkie na zmartwychwstałego Pana, obecnego w Komunii Świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za czcicieli Najświętszego Sakramentu, aby adoracja i częste uczestnictwo we mszy świętej zaowocowały radością i miłością w ich codzienności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ciężko chorych, aby przez Eucharystię i sakrament namaszczenia otworzyli się na wolę Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, obecnych na tej uroczystej liturgii, abyśmy jak najczęściej przyjmowali Pana Jezusa do swoich czystych serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boski Zbawicielu, uwielbiamy Ciebie za dzieło naszego odkupienia. Ty zostawiłeś nam siebie w znaku chleba i wina, które przez konsekrację stają się naszym zbawczym pokarmem,
bądź uwielbiony na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górem serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jako ciało za nas wydane, umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana, obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, Franciszkiem, naszym biskupem, kardynałem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Brybow i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Twej nauce chcę.
Módlmy się, Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. I drodzy, na tę naszą codzienność, aby ona była wypełniona obecnością Pana Boga, abyśmy Go rozpoznawali w tym wszystkim, co czynimy na co dzień w naszych podejmowanych wszystkich aktywnościach. On chce być z nami, a my tak często zapominamy o tym, aby Go zaprosić. Dlatego niech to uczestnictwo w tej mszy świętej, tę uroczystość Bożego Ciała będzie dla nas pomocą, aby On nam błogosławił, nas prowadził. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Nie rzuć im Chryste świątyń Twych, nie damy pokrześć wiary. Różne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam no pomóż Bóg, tak nam do pomóż Bóg. Ze wszystkich świątyń, chat i pól popłynie hymn wspaniały. Niech żyje Jezus Chrystus Król w koronie wiecznej chwały. Niech żyje Maria, zagrzmi ród.